Cześć, witam Was. Dzisiaj będzie naprawdę bardzo krótki materiał. Jeżeli Was interesuje finał testów Cornexów, to zapraszam na dalszą część materiału. Sam unboxing ogniw przeprowadziłem ponad tydzień temu. Jeżeli nie widziałeś, to zapraszam. A dzisiaj tylko szybkie podsumowanie moich testów, bo z komentarzy wynika, że wiele osób na nie czeka i bardzo z tego powodu mi jest miło, że doceniacie moją pracę. Tak więc nie przedłużając, od razu powiem Wam, że ogniwa są naprawdę dobrej jakości. Wszystkie mam przetestowane według mojego schematu testu. Ładowanie do 3,65, wysycenie na poziomie 3 A. Następnie chwila odpoczynku, aby chemia się ustabilizowała. A potem rozładowanie z pełną mocą, czyli 40 A dla tego urządzenia, które posiadam, do napięcia 2,5 V. W tym zakresie jest jakby zapis pojemności, które ma do zaoferowania dane ogniwo. Zawsze robię w ten sposób testy. Po zakończonych testach ogniwa są ładowane do napięcia 3,3 V. I tak kończę test związany z testami pojemności. Wyniki macie dostępne na mojej stronie, gdzie założyłem specjalną zakładkę dla tych ogniw. Tam będzie karta w Excelu, jak zresztą przy każdych ogniwach, jak testuję, taką kartę Wam tam udostępniam. W karcie macie do dyspozycji oprócz surowych danych zrzuty ekranu, gdzie macie krzywą rozładowania. Ja tam robię tylko zbliżenie na tą część związaną z rozładowaniem, ale w tym przypadku na prośbę widzów zrobiłem pełny screen okna, gdzie jest cały wykres z ładowania do punktu 3,65, a potem z rozładowania do punktu 2,5 V. Oraz macie też widok po prawej stronie tabelki, gdzie jest uwzględniony cały proces, wszystkie punkty, które ładowarka przechodzi podczas testów. To, o czym mówiłem na samym początku. Wyniki przedstawiają się tak, że ogniwa są niesamowicie równe. Zarówno jak przy testach ogniw Gobel, gdzie naprawdę te ogniwa były równe. Tutaj te ogniwa niczym nie odstają właśnie od nich, ponieważ ten zakres różnicy w pojemności jest naprawdę bardzo, bardzo mały, co świadczy tylko i wyłącznie o tym, przynajmniej takie jest moje odczucie, że ogniwa są po prostu dobierane pojemnościami przed wysyłką do klienta. Zauważyłem, że są różne daty produkcji ogniw, na przykład mamy 13.05, 14.05, 11.05, więc to w pewnym sensie też jest potwierdzenie tego, że ogniwa są dobierane z pewnej puli ogniw, tak aby ich pojemność była równiutka. Dodam jeszcze oczywiście, że wszystkie ogniwa są z 2024 roku, wszystkie QR kody są czytelne na swoim miejscu, zresztą w arkuszu kalkulacyjnym, który dla Was udostępniam, skan QR kodu, dzięki czemu możecie sobie sami zobaczyć, że tak faktycznie jest. Ok, i to tak naprawdę byłoby wszystko, co chciałem Wam przekazać. Dodam jeszcze jedną rzecz, że tutaj na prośbę widza poprosił mnie, aby przeprowadzić taki test związany z pojemnością w pewnym zakresie i chodziło to o zakres taki, który jest najbardziej polecany do tego typu ogniw, czyli w zakresie od 3,45, czyli ten maksymalny górny punkt z wysyceniem na poziomie 1 A, a potem rozładowanie do 3,15.
Powiem Wam, że przetestowałem tak ogniwo pierwsze i ogniwo drugie. Czyli w tym zakresie, który jest najbardziej polecany, żeby ogniw nie dojeżdżać do końca, ogniwa mają praktycznie tą nominalną pojemność. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny wynik. Co jest najważniejsze? Najważniejsze w podejmowaniu decyzji są testy. Jeżeli dostaję ogniwa za $60, i na unboxingu widzę, że są idealnie proste, nie mają żadnych wad, terminale są dobrze przyspawane, a QR kody mówią dokładnie to, co podaje karta. Testy wykazują, że ogniwa mają ponad 300 Ah i wszystkie te pojemności są równiutkie. To dlaczego mam powiedzieć, że te ogniwa są złe? Dlatego, że one kosztują $60, czy dlatego, że nie kosztują $100? Bo to jest taka trochę pokrętna logika niektórych osób. Po to są testy, żeby je przeprowadzać i żeby się utwierdzać w jakości ogniw. Dodatkowo trzeba mieć jedną rzecz z tyłu głowy, to bardzo ważną. Testy, które przeprowadzam ja i przeprowadza bardzo wiele innych osób, są odniesieniem do tego, co jest tu i teraz. W tym momencie dystrybutor ma dobre ogniwa i ta partia, którą sprzedaje, są jak najbardziej godne polecenia. To jest stan na dzisiaj, ale jaki stan będzie za pół roku? Ciężko stwierdzić, może wyjść jakaś partia i te ogniwa już nie będą miały tych parametrów. Mam nadzieję, że przez to, że konkurencja na rynku ogniw LFP jest bardzo duża, to dystrybutorzy, sprzedawcy, którzy zyskają Wasze zaufanie, będą starali się to zaufanie utrzymać i to jest w odniesieniu do zarzucanych czasami rzeczy związanych z testami ogniw i otrzymywania takich ogniw do testu. Dodatkowo zawsze podkreślam, jeżeli ktoś ma jakiś żal do mnie, że ja takie ogniwa dostaję i testuję dla widzów, nie ma tutaj żadnej przeszkody. Zakładasz kanał, budujesz sobie publikę, pokazujesz, że to co robisz jest rzetelne i możesz to samo robić co ja, nie ma najmniejszego problemu. Najgorzej jest wtedy, kiedy siedzisz na tyłku i wytykasz innym rzeczy, których sam byś w życiu nie potrafił zrobić. I to taka moja konkluzja na temat tego typu komentarzy. Z osobami tego typu od początku prowadzenia kanału mam styczność naprawdę bardzo dużą. Czy to była budowa 18650, czy z LG, czy budowa tej serwerowni, tak samo teraz testy, jest mega duży wysyp propozycji współpracy. Bardzo dużo takich propozycji odrzucam, staram się przyjmować tylko to, co może Wam być przydatne, co jest związane z magazynowaniem energii albo z systemami off-grid. Dostałem też pytanie w komentarzu co do tych busbarów, czy to nie jest przypadkiem tak, że ja testując ogniwa dostałem takie konkretne grube busbary. Zadałem pytanie temu dystrybutorowi, od którego mam ogniwa, czy tego typu busbary są dodawane do wszystkich ogniw Cornexów. Dostałem od niego oficjalną odpowiedź, że tak, każdy kto zamawia te ogniwa dostaje właśnie tego typu busbary. Mam nadzieję, że sprzedawca dotrzyma słowa, więc jeżeli będziecie zamawiali z moich linków u niego, dajcie mi znać, czy faktycznie dostaliście takie same grube busbary jak ja, czy nie, bo to jest dosyć istotna sprawa. Jeżeli sprzedawca nie dotrzymuje takich drobnych szczegółów, to w przyszłości na pewno to jest też oznaka, że nie będzie się wywiązywał innych obietnic. Moją opinię na temat Cornexów znacie, linki macie w opisie, linki macie w kartach, linki są również na stronie, więc myślę, że bez problemu sobie dacie radę. Jeżeli będziecie chcieli zamawiać te ogniwa, to nie zapomnijcie w wiadomości do sprzedawcy na Alibabie wspomnieć, że jesteście ode mnie z polecenia. Wtedy dostaniecie na pewno jakąś zniżkę. Jeżeli ten kupon Wam nie zaskoczy na początku, to mam nadzieję, że to pomoże Wam wynegocjować troszeczkę lepsze ceny. Dzięki Wam ślicznie za uwagę i do usłyszenia w następnych materiałach. Hej!